Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną tablica, także dzisiaj będzie test. Test pierwszej baterii do mojego nowego projektu 12x4 albo 4x12, jak tam kto woli. Takiego, słuchajcie, projektu. Chcę do tego mojego magazynu, który tutaj już istnieje, czyli mamy baterię 51 V, baterię 25,6 V. Tak jak widzicie tutaj 20 kWh, chcę dołączyć jeszcze 4 baterie 12,8 V po 100 Ah. Także dzisiaj testy pierwszego ogniwa baterii Power Queen 12,8 V 100 Ah. Także stanowisko przygotowane, najpierw ładowanie do pełna, a później, słuchajcie, rozładowanie, tutaj ładowarki, przetwornice, wszystko już przygotowane i finalnie wpis do księg wieczystych, że tak powiem, na tablicę. Wynik i bateria idzie na razie tutaj sobie na półeczkę, bo muszę przygotować półkę, żeby tutaj się cztery baterie, słuchajcie, zmieściło. Także co? Zapinam, ładuję i lecimy, słuchajcie, z testem. Pierwszy etap zaczęty, także ładowanie do pełna. A przy okazji, słuchajcie, na co mi to potrzebne? Jeszcze tutaj cztery baterie, takie w ogóle. Na to, że jak mam możliwość, to chcę to sprawdzić. I u mnie to może zadziałać, nawet bez balansera. Zobaczymy, balanser od kolegi sobie pożyczę później, ale ten układ właśnie czterech baterii chcę założyć bez balansera, bo jak do tej pory układ tych baterii, czyli równoległy i szeregowy, działa bez balansera. Między bateriami, one w sobie mają balansery i BMS-y, działa bez żadnego, słuchajcie, problemu. Mimo tego, że tu jest jedna bateria, tu są 51 i 2, tu są baterie 25 i 6, nie ma problemu, działa to elegancko. Przy ustawieniu oczywiście falownika, bardziej baterii, bo tam na falowniku jest przekłamanie, dół baterii, czyli maksymalne rozładowanie jest ustawione na 50 i 6, i wychodzi, bo falownik jest 51 ustawiony. I maksymalne naładowanie to jest 54,4, tam skacze do 54,7, ale później już się ustabilizuje, to jest, słuchajcie, 54,4. I w przypadku baterii 12,8 V to bym miał coś takiego, słuchajcie, góra by wychodziła 13,6 V, a dół by wychodził 12,6. Baterie te względnie ogarniają temat. Rozładowanie do 10 V maksymalne, później już BMS reaguje i maksymalne ładowanie no do ilu? Tak jak ma ładowarka 14,6 V i wtedy po prostu BMS baterii to obcina górę. Czyli do rozjazdu mam tutaj taki zakres w dół do 10 V to mam 2,6 V, 2,5 V. W górę mam troszeczkę mniej, bo mam tylko 1 V, bo 14,6 i 13,6. Także jestem ciekaw, jak to zareaguje, bo jeśli ktoś by miał tylko 4 baterie, no to jednak tam ten układ jest dosyć dobrze obciążony, nawet te 100 A leci i te szarpnięcia w jedną, w drugą stronę są problemem, trzeba to balansować. Ale ja, słuchajcie, mam jedną całą, później mam po drodze jeszcze 6 baterii, tutaj tak, że tak powiem, w takim układzie i to będzie, słuchajcie, na samym końcu. Także nawet jak czy ładuję, czy rozładowuję 100-120 A, tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery i piąty zestawu, to jest też 5 kWh będzie, także mamy 5, 10, 15, 20, 25 kWh i czy ładuję, czy rozładowuję to, że tak powiem, 100 A szło przez falownik, czyli w jego przypadku to jest ponad 5 kW, to z każdego zestawu dalej leci, albo wchodzi w niego 20, albo wychodzi 20 A, także tutaj te 20 A na ten układ to on nawet go za bardzo nie poczuje, także wydaje mi się, że to zda egzamin i nie trzeba będzie nawet balansować. Zobaczymy, ale do tego potrzebuję czterech baterii i dodatkowo czterech nowych baterii potrzebuję, bo ja mam u siebie, znaczy mam, kolega ma litajmy, moje pierwsze baterie, a te baterie są już troszeczkę styrane, a tu chodzi właśnie, żeby nie łączyć starych z nowymi. Może by nie było z tym problemu, ale ja chcę jednak zacząć z czterech nowych baterii i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Także
lecimy z pierwszą cegiełką. Kiedy mi się uda nazbierać tych cegiełek? Nie wiem. Oby jak najszybciej, żeby te testy robić i żeby to dalej szło do przodu. Także taki eksperyment. No i dobra. Jak się naładuje, to lecimy z rozładowaniem. Bateria nabita pod korek. Także zostało tylko odpalić przetwornicę. Atomierz uruchomiony. I co? Lecimy w drugą stronę. Tutaj mamy moment, niech się to wszystko obudzi, że tak powiem, 500 watów na rozładowaniu i lecimy. Liczymy, ile watogodzin wyciągniemy z tej baterii. I nastała cisza. Chwilę mi nie było, to nawet już alarm się wyłączył. Także słuchajcie, z rozładowania mamy podświetlić 1147 watogodzin. Także trzeba to zapisać. Teraz biorę się, wpinam naładowanie, no i przy okazji zobaczycie, ile energii trzeba włożyć w taką baterię, jaka jest po prostu różnica pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem ładowarkami. I będzie widać, no że tak powiem, na oczy, jak to, tak nie wiem, jak to nazwać, i jaka jest strata. No i tyle. Także zapinam. Wynik zapisany. Także mamy, tak jak mówiłem, 1147 watogodzin. Na razie porównanie jest troszeczkę takie nie za bardzo, bo tylko do rocznych baterii LiFePO 4, ale wszystko w normie. Także lecimy z ładowaniem. Pokażę wam, jaka jest strata, jaka jest różnica pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem, ile jest. No i tak jak mówię, za każdym razem u mnie testy prawdziwe są dopiero jak te baterie są u mnie ponad rok albo więcej. Jak widzicie, tutaj jest maj 2023, kwiecień, październik, także już te baterie tutaj sobie polatały ponad rok czasu i mamy wpisane dane innych baterii też. I tak to będzie z roku na rok rosło i będziemy sobie to wszystko obserwować. A teraz lecimy z ładowaniem. Dzień dobry. Także ładowało się przed notkę i zobaczmy, ile trzeba było wstawić do tej baterii. Także słuchajcie, mamy tutaj wynik 1528 watogodzin. Zapisuję na karteczkę i patrzymy, jaka jest różnica. No jest, żeby to tak było łatwiej popatrzeć na to, że tak powiem. I tak, rozładowanie z baterii to jest 1147, a ładowanie 1528 watogodzin, także 381 watogodzin to jest to, co byśmy, że tak powiem, na przykład z ładowarki naładowali, a później przetwornicą rozładowali. I to jest nasza strata, niestety. Strat nie unikniemy, straty będą zawsze i wszędzie. Także raz większe, raz mniejsze. No im wyższy voltaż, im wyższe wolty, tym mniejsze straty. Bateria już, że tak powiem, pierwsza z czterech zajmuje pomalutku swoje miejsce. Tutaj taką półeczkę zrobię, taką dłuższą. Cztery się powinny zmieścić bez problemu. Bezpiecznik się tutaj dał osobny. Wszystko właśnie sobie miało tak na wysokości nawet multimetra. Może nawet te zakupię te, no jak to się nazywa, 12-woltowe te wyświetlacze. Zgubiłem słowo zgubiłem, do mierzenia tych prądów, żeby to też było tak wizualnie lepiej widoczne. One na takich króciutkich przewodzikach będą, cieniutkich, to w razie czego to się ten przewodzik upali i tyle, nie będzie. A kolejne testy, słuchajcie, będą już, jak dobrze pójdzie, ale raczej dobrze pójdzie, z dwóch baterii i wtedy zrobię właśnie test taki. Ja nigdy nie mówię bardziej konkretny, niekonkretny, bo ja jestem taki, po prostu to jest moje hobby, ale próbuję coś z tego żeby coś wynikło. Zrobię właśnie porównanie, bo jak będą dwie baterie 12V do 24V, czyli najpierw będzie ładowanie, rozładowanie będzie pojedynczych, później będzie rozładowanie w 12V, jak jest spięte równolegle, a później będzie ładowanie, rozładowanie szeregowe,
To najpierw szeregowo naładuję ładowarką 24 V, a później doładuję jeszcze równolegle i zobaczymy, czy będą mniejsze, słuchajcie, straty. I rozładowanie poleci na 24 i na 12 V. Na 12 standardowo tą przetwornicą przewody 35, ale ja mam przetwornicę 24 V. Słuchajcie, i tutaj tak, przy 24 tutaj mam czwórki przewody założone, ale zrobię test na 35 i na tych czwórkach i sam jestem ciekaw, jakie będą straty. Także zobaczymy. Coś się wczypuje dalej, także lecimy z tematem. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Cześć.